dobry. Witam w aktualizacji Merlis, Marinis i Radiance. Jest teraz tydzień trzeci. Widzimy, że przybywa nam coraz więcej odbiorców oraz, że pojawia się coraz więcej reakcji do vloga. Naprawdę bardzo miło to widzieć. W zeszłym tygodniu zwrócił się do nas z pytaniem jeden z największych hodowców pomidorów w Holandii. Jakie jest najlepsze połączenie podkładki ze szczepem? W tym tygodniu przyjrzeliśmy się temu tematowi i wkrótce wrócimy z solidną odpowiedzią. Zachęcamy do reagowania. A teraz przejdźmy już do aktualizacji. Zaczynamy od Marinis po prawej stronie Johna, Merlis po lewej. Sytuacja w porównaniu z zeszłym tygodniem nie uległa zmianie. Merlis wciąż wyprzedza Marinis. Marinis kwitnie teraz wszędzie, więc rozwija się we właściwym kierunku. Ostatni tydzień był dramatyczny pod względem naturalnego światła w Bleiswijk. Robimy wszystko, aby utrzymać plon w dobrej formie. Ale to bardzo trudny czas. Tutaj widzimy Radiance, który cechuje niezły rozwój, porównywalny z Merlis. W tym przypadku od pierwszego grona przycinamy do 6. W przypadku Merlis zastosowaliśmy przycinanie pierwszego grona do 4, ponieważ pierwsze grono nie jest jeszcze do końca rozwinięte. Poza tym rośliny są już na podkładce od zeszłego piątku i widać, jak już korzenie wnikają w wełnę mineralną. Teraz jesteśmy w doświetlonej szklarni i tutaj przyjrzyjmy się tym trzem odmianom. Chcę podkreślić, że Merlis to największa odmiana w segmencie dużych gron. Zawsze szukamy lepszego następcę i w tym przypadku widzimy go w Marinis. Niestety wymaga to dużo pracy. 5 lat trwają przygotowania odmiany, a kolejne 5 lat dopracowanie jej uprawy. Widzimy tutaj, że Merlis i Marinis wymagają zupełnie innego podejścia. Merlis po prawej stronie Johna i Marinis po lewej. Niewielka różnica w porównaniu z poprzednim tygodniem. Widzimy, że Merlis jest silniejsza niż w ubiegłym tygodniu. W tym tygodniu dokonaliśmy również pomiaru średniej wagi owoców. Owoce Marinis są od 15 do 20% ciężejsze niż Merlis. Ostatnią odmianą na dziś jest Radiance. Uprawa jest ładna i zrównoważona. Odpowiednio rośnie. Dodatkowe łodygi również dobrze rosną. Na koniec, jeśli masz jakieś pytania lub chcesz zobaczyć coś innego, proszę napisz do nas. Do zobaczenia w przyszłym tygodniu.